zawsze mawiał, że kraj, który nie prowadzi wykopalisk w Egipcie, nie liczy się kulturalnie w świecie. W latach 30. w Kairze, ilekroć wsiadałem do tramwaju, doznawałem obawy przed zarażeniem się trądem. Trafił obcować z królowymi, czy to była królowa belgijska, czy władcy krajów arabskich. Elegancki, szczupły, siwy, wspaniały profil. Chleb, marmolada, węgiel, a przede wszystkim wspólne sypialnie i ściany z cienkich desek. Jakże trudno w takich warunkach być dżentelmenem. W obozie w Woldenbergu zorganizował grupę wybitnych uczonych, którzy pod jego kierunkiem stworzyli rodzaj uniwersytetu. Przygotował taki kurs, taki podręcznik właśnie, kurs hieroglifów egipskich. Wydaje się kompletnie absurdalna rzecz, prawda? On się umiał przystosować do tego. To nie znaczy, że szedł na jakiś kompromis. Wręcz odwrotnie, żądał. Imponował ówczesnym prominentom tym, że zajmuje się czymś tak ciekawym. Zainteresował się Egiptem przede wszystkim dlatego, że z Egiptu można było wywozić zabytki. Tam była szansa znalezienia czegoś naprawdę monumentalnego. Wykopaliska Faras rozpoczynaliśmy nie mając odpowiednich funduszów, a jednak to nasze odkrycia stanowiły największą sensację. Prasa całego świata pisała o cudzie z Faras. Poczuł po prostu, że to jest ten moment, na który czekał całe życie. Dla profesora oglądanie kobry było co najmniej równie tak ważne jak czytanie książek Agaty Christie. Bo mówiono o tym, że rasowy archeolog jest jak gdyby detektywem. The salvage of the temple of Abu Simbel is the most important project ever happened in the history of Egypt. And because of his love and dedication to this project, his name is written in gold in history.